Na podstawie artykułu 414, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 17, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu Karnego uniewinnia obu oskarżonych od zarzucanego im czynu. Chodzi o Mirosława R., pseudonim Ryba, i Dariusza L., pseudonim Lala. To ich prokuratura oskarżyła o przyczynienie się do śmierci Jarosława Ziętary, młodego poznańskiego dziennikarza, którego ostatnim niezrealizowanym tematem był przemyt alkoholu, którym miała zajmować się firma Elektromis. To właśnie w tym przedsiębiorstwie oskarżeni pracowali jako ochroniarze. Wprowadzili Jarosława Ziętary w błąd co do faktu, iż są funkcjonariuszami policji, powodując w ten sposób, że wsiadł on do samochodu przypominającego radiowóz policyjny, którym się posługiwali, a następnie przewieźli tak pozbawionego wolności wymienionego w bliżej nieustalone miejsce. Potem mieli przekazać Ziętarę w ręce tych, którzy go zabili. Oskarżeni konsekwentnie nie przyznawali się do winy. Nie miałem żadnego powodu, aby go porywać. Nie uczestniczyłem w zarzucanym mi porwaniu. Rybę i Lalę obciążały zeznania trzech świadków: Jerzego U., Macieja B. i Marka Z. Wymiar sprawiedliwości odrzucił je jednak między innymi ze względu na wcześniejsze problemy mężczyzn z prawem. Każda z tych osób na różnym etapie postępowania wskazywała, że prokuratura, zapraszając ich na przesłuchanie, przekładała im propozycje wsparcia ich dążeń do polepszenia ich sytuacji. Dodatkowo sąd uznał ich oświadczenia za niespójne. Świadkowie mieli zmieniać zeznania, a przedstawione przez nich fakty miały być nielogiczne. Najpierw mówi, że prowadziłem tę obserwację razem z jedną osobą, której nazwiska nie powiem, a potem okazuje się, że to jednak z dwoma osobami. Miał to prowadzić tą obserwację przez cały czas. I co? I okazuje się, że ani w żaden sposób nie potwierdzają tego. Prowadzący sprawę odrzucili też wyniki badań wariografem, którym poddani byli świadkowie. Za niewystarczający dla obarczenia oskarżonych winą uznali także fakt, że w notatkach Jarosława Ziętary pada nazwa Elektromis. To jest za mało, to tak samo znajdziemy tam notatki dotyczące bardzo wielu, czy można powiedzieć pewnie większości dużych podmiotów gospodarczych. Wyrok uniewinniający, który dziś zapadł, nie satysfakcjonuje prokuratury. Na ten moment ja z takim wyrokiem jako prokurator oskarżyciel publiczny się nie zgadzam. Wyrok jednak nie jest prawomocny, dlatego ani prokuratura, ani brat Jarosława Ziętary nie zamierzają się poddać. Przestępcy na razie triumfują, ale prędzej czy później ta sprawiedliwość kimkolwiek oni są dosięgnie. Pytanie tylko, czy będzie to, która ze sprawiedliwości będzie szybsza, ta ziemska czy ta boska. Także my walczymy dalej. To nie jedyny wyrok uniewinniający związany ze śmiercią Jarosława Ziętary. W lutym tego roku sąd uniewinnił byłego senatora Aleksandra Gawronika, który według prokuratury miał podżegać do zabójstwa dziennikarza. Przypomnijmy, Jarosław Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej badającym afery gospodarcze. 1 września 1992 roku został porwany i, jak twierdzi prokuratura, zamordowany po kilku dniach tortur. Do dzisiaj nie znaleziono jego ciała. Został uznany za zmarłego w 1999 roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.